Grzegorz, niesamowita końcówka dzisiejszego meczu, no i to, czego brakowało wam często w tej rundzie, czyli ogromu szczęścia, udało się to i zachowałeś zimną krew, co przełożyło się na zwycięstwo. Znaczy, szczęściu trzeba dopomóc. Mi się wydaje, że wychodząc na drugą połowę, wiedzieliśmy, że musimy zagrać zdecydowanie lepiej, stwarzać sobie więcej sytuacji bramkowych i tak rzeczywiście w drugiej połowie było. No, gdzieś tam co chwilę gdzieś tam ta piłka wędrowała w pole karne i bardzo mocno to się tam kotłowało. Strzeliliśmy w końcówce, mieliśmy okazję, żeby napocząć rywala dużo wcześniej. Bardzo się cieszymy, natomiast no, trzeba sobie powiedzieć szczerze, że chyba, że gdybyśmy dzisiaj zremisowali, mimo to, że tam Wigier miały dwie sytuacje, gdzie Mateusz Kuchta zachował się dobrze, mimo gdybyśmy dzisiaj zremisowali, no to pewnie byśmy uznali ten mecz jako stratę dwóch punktów. Powiedz, jak to wyglądało z twojej perspektywy w tej końcówce? Wierzyłeś, że to w końcu wejdzie, bo te sytuacje Trochima twoje no, były niewiarygodne. Ta piłka o centymetry mijała bramkę. Czy wierzyłem? Oczywiście, że wierzyłem. Dopóki sędzia nie odgwiżdża końca spotkania, to, to jest sprawa otwarta. Oczywiście każda kolejna zmarnowana sytuacja gdzieś tam wydawało się chyba wszystkim, że ten mecz zakończy się remisem, ale gdzieś tam Fani Oli się podłączył, dograł mi piłkę, ja uderzyłem po drugim rogu. Gdzieś tam piłka wpadła do siatki, zdobyliśmy komplet punktów, ale to jeszcze nie koniec. Jeszcze mamy za tydzień, wszyscy wiemy, jakie spotkanie. Ja osobiście nie mogę się doczekać, gdzieś tam dzisiaj w podświadomości uważałem, by nie dostać czwartej żółtej kartki, by nie pauzować w tych prestiżowych dla nas derbach. Zobaczymy, mamy teraz chwilę radości, ale zaraz czeka nas arcyważne spotkanie. Macie jeszcze matematyczne szanse nawet na trzecie miejsce. Powiedz, jakie jest podejście zespołu w szatni do tego, co was czeka w końcówce? No, sytuacja w tabeli będzie nas interesowała po 34. kolejce teraz. Oczywiście mamy świadomość, że wygrywamy spotkanie, musimy się piąć tej tabeli, ale tych punktów według mnie jest wciąż mało. Te drużyny, które gdzieś tam są przed nami, mają dużą przewagę nad nami, ale co, no, ostatni mecz, potem 3 miesiące przerwy, także będzie się nad czym zastanawiać, będzie co analizować, a my musimy wykonać robotę swoją jak najlepiej potrafimy.